Siema youtuberze, na pewno odpaliłeś ten filmik albo A z myślą, co ten szmek sobie pierdoli, przecież tak się nie da, albo B, ciekawe czy powie coś ciekawego, czego nie wiem, albo C, czyli to, co zrobi większość społeczeństwa, odpali ten filmik szukając łatwej recepty, szybkiej recepty na sukces, na to jak pozbyć się tkanki tłuszczowej, tak jak za dzieciaka, nie wiem, szukał kodów do gry, do Simsów, tak teraz szuka kodów do życia. Od razu powiem, że tytuł filmiku jest taki tylko po to, żeby przyciągnąć twoją uwagę. To, co teraz powiem, może się nie spodobać. Pierwsza część tytułu, czyli co jeść, żeby pozbyć się tkanki tłuszczowej. Otóż nie ma czegoś takiego jak jakieś magiczne produkty, które wpływają na spalanie tej tkanki tłuszczowej i nie ma też produktów takich, które się odkładają w tej tkance tłuszczowej. Wszystko jest zależne od tego, ile jemy danego produktu. O tym więcej tutaj gdzieś wstawię w karcie, dam link do mojej redukcji w pigułce. No i właśnie, nie ma produktów, które odkładają się w tkance tłuszczowej, czy pomagają spalić tą tkankę tłuszczową. Są tylko produkty, które albo pomogą nam utrzymać tą dietę, ten rygor diety, żeby trzymać deficyt kaloryczny, albo będą produkty takie, którym nie będziemy mogli się oprzeć, które będziemy ciągle podjadać i które nam przeszkodzą w redukowaniu tej tkanki tłuszczowej. Dlatego właśnie wszystkie te diety działają, bo każda z tych diet ogranicza po prostu produkty wysoko przetworzone, ogranicza produkty, które powodują u nas duży wyrzut dopaminy i po prostu ogranicza produkty, od których się łatwo uzależnić. Czy dieta paleo, czy dieta jakaś low carb, high carb, dieta oparta na indeksie glikemicznym, dieta bezglutenowa. Każda z tych diet tak naprawdę ogranicza produkty wysoko przetworzone i przez to też jemy mniej i chudniemy. Ale to nie znaczy, że jedząc pizzę nagle się zalejemy, jedząc czekoladę się zalejemy. Nie. Chodzi tylko o ilość tych produktów, ilość tych potraw, które jemy. Także jak najbardziej zalecam ograniczenie przetworzonych produktów w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, ale nie dlatego, że powodują same w sobie, że odkłada nam się tkanka tłuszczowa, tylko właśnie dlatego, że łatwiej jest trzymać tą dietę, łatwiej jest utrzymać ten deficyt kaloryczny, żeby redukować tkankę tłuszczową. Następna część tytułu to spalenie tkanki tłuszczowej z brzucha. Oczywiście każdy facet, 90% facetów będzie miał problem z tkanką tłuszczową właśnie na brzuchu, tył pleców, dół klatki piersiowej. Kobiety za to będą miały problem z tkanką tłuszczową na udach, w okolicach bioder, też trochę na brzuchu. I tutaj nie ma dobrej rady tak naprawdę. Tkanka tłuszczowa, nie możemy spalić tkanki tłuszczowej miejscowo. To jest niemożliwe. Możemy jedynie spalić ogólnie tkankę tłuszczową i ona zacznie schodzić nam z całego ciała. Ale że właśnie najbardziej oporna jest na tych miejscach, które wcześniej podałem, to z tych miejsc ten tłuszcz zejdzie na końcu w większości przypadków. Chociaż są też przypadki osób, którym ten tłuszcz się aż tak na brzuchu nie odkłada, a odkłada się w innych miejscach, czy odkłada się bardziej równomiernie. Ale na to nie mam żadnego wpływu. Jedna osoba będzie miała powiedzmy sześciopak przy 13-15% tkanki tłuszczowej nawet, z kolei inna będzie musiała zejść do bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej typu 8%, jak chodzi oczywiście o facetów. No i tak samo u kobiet. Niektóre kobiety bardziej mają tendencję do odkładania tłuszczu na udach, w okolicach bioder, a niektóre mniej. I no niestety, na to nie mam żadnego wpływu, po prostu trzeba tą tkankę tłuszczową palić z całego ciała, trzeba być cały czas w deficycie i czekać na upragnione efekty. Jeżeli szukasz jakiejś recepty, pigułki, sposobu, jakichś magicznych produktów na szybkie pozbycie się tkanki tłuszczowej, to przestań, bo takich nie ma i takich nigdzie nie znajdziesz, a jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to po prostu kłamie i prawdopodobnie chce na tobie zarobić. Od punktu wyjścia do celu jest wiele dróg, ale każda prowadzi przez deficyt kaloryczny. A czy to będzie dieta właśnie jakaś paleo, low carb, czy jakakolwiek inna, jakaby nie była, każda musi spełniać wymóg tego, żeby był deficyt kaloryczny. To by było tyle na dziś. Pozdro.
beka trochę, że ludzie zawsze będą się łapać na takie clickbaity i wchodzi w takie filmiki, kurwa.